Hej. Hej. Cześć. Elowina. Hej. Tu? Elowina, aha, Elowina, aha. Elowina, chodź tu bliżej, bo nie słychać. Kulturki. Kulturki się zaczyna. Kulturki. Czyli? Ona. I Maja. Jerzyk. A Jerzyk. Jerzyk, ja być Jerzyk. Ja jestem Jerzykiem. Maja ma dzisiaj ksywkę Jerzyk. Ja też jestem Jerzyk. Ale no bo to... przyczyna tego jest bardzo dziwna. Bo Maja cały czas mówi Jezu. I to irytuje wszystkich. Wszystkich to irytuje. I powiedzieliśmy, że zaczęła mówić Jerzu. I w związku z tym ma ksywę Jerzyk. Ja też jestem Jerzyk. Jerzu. Jestem Jerzu. Nie, ty jesteś panda. Jerzu. Dobra, zaczynamy. Kulturki. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, dziewczyny? Szkoła Szpiegów, tom trzeci. W obozie wroga. W obozie wroga. Ja zawsze u was w pokoju się czuję, jakbym była w obozie wroga. Bo jesteś. W obozie wroga. Naprawdę. Czuję się atakowana z każdej strony i pod ciągłym obstrzałem. Szkoła Szpiegów, trzeci tom autorstwa. Jana Brzechwy? Ja mam wiedzieć? Nie, Stewart? Stewardessa. Yo, Rowley. Nie, stewardessy nie. Rowley. Stewart Gibbs. Maja tu ogląda jakąś inną książkę o Rowleyu i mówi głupoty. Stewart Gibbs, nie pamiętacie? Stewart Gibbs. Wszystko? No to opowiadajcie. Przypominajcie bohaterów, opowiadajcie. Benny Ripley, Erika, Hale, Alexander Hale, Cyrus Hale, ten... No i przyjaciele. No i oczywiście Zoe Zibel, Java, Chip i w Warren, ogóle... który chyba nie jest przyjacielem, a przynajmniej Warren tak się nie zachowuje. Warren też tam jest i oczywiście Pająk. Oczywiście Pająk. Joshua Halal. Który jest martwy, on jest martwy. Który podobno umarł. Nie podobno, tylko umarł. Któryś raz jest martwy? Podobno. No tak, w zeszłym... Ale podobno umarł, ale naprawdę nie. Tylko nie, to był blef, jak zawsze. Pająk oczywiście. No pająk już był. No i ale nie. Tak, jak pamiętacie, powiedzmy to tak, wypadek, bo wpadł do bagna, ale nie ma oka, nogi i ręki. Joshua Halal, nie padalec. Padalec jeszcze był, ta dziewczyna, ale no dobra, jego nazywała. Ashley. Ashley. Ja, bo mnie ciekawi ten tytuł. Obozie wroga. Mogę powiedzieć, że było tak, że on został wydalony ze szkoły. Z powodu, że rozwalił gabinet dyrektora, a dyrektor wtedy siedział na toalecie i potem udawał, że wcale nie siedział na toalecie. No więc tak się skończyło. I co, wyrzucili go ze szkoły za to? Że musiał iść do normalnej szkoły. Nudził się tam strasznie, ale miał swoje umiejętności, bo zawsze porównywał się do szpiegów. Ale jak zobaczył, jak on jest silny normalnie, to mógł pokonać naprawdę. A potem Joshua Halal pojawił się w ich szkole i zgarnął Benjamina do szkoły pistoletem. Pająka. I teraz... Co? Pająk ma swoją szkołę? No, tak. Ale w niej serio? Są... I co, idziesz sobie szkolą szpiegów no, tak. Od małego? No. Zgapka. Nie sądziłam. I to było normalne osiedle. Niczym się nie wyróżniało. Ale to co? Tam wszystko zacznijmy. Było. Ja muszę jeszcze wrócić do tego. Benny Ripley wrócił do normalnej szkoły. No. I co? Pewnie ze swoim przyjacielem... Mike Brzezinski. Który miał dziewczynę Elizabeth Pasternak. Ale on zgadł Mike jego tożsamość. Mike on... Podejrzewa, że co? Że on jest szpiegiem. Że jest szpiegiem. A głównie dlatego właśnie, że nagle Benny zaczyna wykorzystywać swoje umiejętności, których się nauczył w szkole szpiegów w normalnym życiu. No tak, ale potem oczywiście Joshua Halal go zgarnia i dzieją się takie silne rzeczy. Ale jak? Ale w ogóle jak on się zgodził pójść do szkoły szpiegów? Bo pistolet mu celowali, ale on przeczuwał. Taki szantaż. No. Albo z nami pójdziesz do szkoły szpiegów. Tak, albo cieszę. Albo papa. Ale on sobie myślał, że
że Erika to specjalnie zrobiła, że to ona podłożyła tam ostry ładunek, że, i żeby szczelił w gabinet dyrektora. Ona, co, znowu taka ściema? Tak, on myślał, że to była taka ściema, że on naprawdę nie został wydalony i przynajmniej miał taką nadzieję, że to Erika to wszystko wie. Ten... Żeby to go, że go specjalnie niby wysłali tak, do to była prawda. Szkoły na przeszkodzie. Tak, bo to była prawda, bo Erika przysłała mu potem wiadomości. A, czyli go wysłali jako agenta. Zwany nadajnik. Do tej szkoły, no dobra. No ale to, gdzie ta szkoła się znajduje, kogo w niej spotyka? Ashley i Padalca, to są jedyni Ashley. Uczniowie. Tylko dwójka jest tam? No to kto to jest Ashley? Ashley to jest taka dziewczyna, która wyspytywana i ona jakby była bardzo dobrą sportowcą, ale jak raz pomyliła się sędzia i od razu Joshua ją zgarnął, bo to były takie dzieci, które wyżyć chciały się na świat. Bo też jakby, że jakby Benny... Co znaczy wyżyć się na świat? Że Benny był zły, bo został wydalony przez Warrena. Ashley była zła, bo sędzia... Była sportowczynią, ale ona uprawiała jakiś konkretny... Były zawody, no i ta Ashley, jakby ona była gimnastyczką i ona się całe życie przygotowywała do tych zawodów. No i sędzia uznała, że ona źle wylądowała z jakiejś tam pozy. No i o 1/100 punktów była dalej, i o 1/100 punkta była dalej od zawodniczki, która miała trzecie miejsce. No a nie. Tak. Tak, a zawsze się mówi tylko o pierwszej trójce. Tak. Nie, o pierwszej piątce tam się mówiło, a ona by akurat była szósta i była prawie do piątej. Tam... Nie dostała się po prostu na zawody kolejne. No właśnie, ale piątka była, a nie trójka, to nieprawda. Piątkę. No, chociaż zazwyczaj mówi się o pierwszej trójce, tak? Ale, mówi się ale o akurat tam było o piątce. Dlatego się właśnie mówi, że o pierwszej szóstce. Czwarte miejsce jest takie pechowe, tak? Czwarte miejsce i siódme też jest miejsce pechowe. No siódme też. I ósme, i każde inne, które jest poza medalem. Bo sportowcy jak się przygotowują, no to przygotowują się, żeby wygrać, prawda? Albo żeby mieć dobrą zabawę. Niektórzy. Też. Ale mnie interesuje padalec. O, ja mogę powiedzieć, że padalec był taki gościu, którego nazwali padalec. Miał tak w dokumentach. Bo jego rodzice byli też dziwnie szaleni, nazwali jego siostrę Macica i to było takie dziwne, więc on chciał się wyżyć na cały świat, bo i on ciągle grał w gry komputerowe. Tam były rakiety. I cały czas siedział i grał? Uh-huh. I miał siostrę Macicę. Tak. Ale i tam nie było. Nie, to było. Czyli tylko on, czyli tylko jest trójka była w tej szkole i gdzie ta szkoła się znajdowała? Na zwykłym osiedlu, który się chyba nazywał Spokojny Las, czy jakoś tak? Czarny Las. Nie. Czarny Las, tak. Spokojny Las. Czarny Las. Dobrze, nieważne teraz jaki las. Czarny Las. Ale to było zwykłe osiedle, tak? Czyli w zwykłym domu mieszkali na zwykłym osiedlu. Nie, tam po prostu było parę domów i w jednym było centrum rekreacyjne, w drugim oni sobie mieszkali. Centrum rekreacyjne, tam było wszystko. I to było wszystko. Jacuzzi. Centrum właśnie rekreacyjne. Tak, jacuzzi, sauna, kręgle, centrum rekreacyjne, wszystko. I jakby szkoła szpiegów, oni to nawet nie mieli takich, te własne pokoje to wyglądały jak takie te. A tutaj, klitki takie, tak, prawda? A tutaj mieli ogromne pokoje ze swoimi, z własnymi łazienkami. Wow, to były super warunki, co? Czyli tak, Ben Ripley to chyba był taki trochę zachęcony, żeby tak, tam... I to było tak, że po prostu można było sobie brać co chcesz do jedzenia. Była kuchnia ich, oni sobie mogli brać co chcą, mieli po prostu napisać na karteczce, mieli oni sobie napisać tak, na karteczce, co oni chcą, no i raz w tygodniu, jedzenia, tak? Tak, i co raz w tygodniu jeździli, ktoś tam jeździł na zakupy, i im to kupował, no i im to kupował. No. Wspaniale, chciałam tak mieć. To nie, to nie jest to żarcie zatrute, żeby się przyzwyczaić do zatrucia, które dają na stołówce w szkole szpiegów. Ale ten, wspaniałe to musiało być. Taki w kontraście do tej szkoły szpiegów, prawda? No. A szkoła, jak sama szkoła? Jakie mieli lekcje? No, mieli moje praktycznie idealne, identyczne lekcje, ale jakby jak szpiedzy się uczą, jak tak jakby zmyli strop, żeby nikt ich nie śledził. Mhm. A tacy jakby ci źli szpiedzy się uczą, jak rozpoznać to, jak się ukrywają ci szpiedzy. I oni też mają na przykład coś takiego, zajęcia ze sprytu. Albo zajęcia ze coś tam. Ze sprytu? No, ale mi się podoba. Co, zajęcia z matematyki. Zajęcia ze sprytu?
Matematyka jest zawsze i wszędzie. Zajęcia z zaawansowanej matematyki. A zaawansowany tutaj? To on już to umiał. No on już chyba dobry był z matematyki, prawda, Ben? Ekstra dobry. No dobra, to ja jestem teraz znowu bardzo ciekawa, jaka była misja tym razem. No, dlatego, że paniok znowu coś knuł. Znowu coś knuł. I Murray Hill. Znowu. Czyli co, i Ben miał się dowiedzieć, tak? Co znowu tak knują. No. Tak? Ale Murray Hill już wracał do akcji, dlatego, że aż padalec, że napadli gdzie, takie auto, gdzie ale to będzie mieli go zwykle zabrać do tego zwykle więzienia, co nie? Mhm. A ja mogę już powiedzieć od nowa, bo to będzie wycięte. Tak, porwali go z tego auta i zabrali go do szkółki szpiegów dla tej. No i Joshua Hala wszystko. Murray Hill. Okej. No ale możecie chociaż tak w zarysie powiedzieć mniej więcej, wokół czego toczy się akcja tej części? Tak, wokół... Że co, że pająk znowu coś knuje, a Benny wchodzi w te szeregi wroga, czyli działa pod przykrywką w szkole szpiegów pająka, żeby się dowiedzieć, co oni knują, tak? Tak. A jest tam jakaś akcja, czy wszystko się tak dzieje w szkole i po prostu jest, on się dowiaduje? Jest, są akcje. Są akcje? No. Możecie coś opowiedzieć więcej? Nie. Na przykład była to taka akcja z Murrayem, no. To oni, to po prostu Ashley i Padalec podjechali samochodem, chyba Padalec kierował samochód, no i po prostu tych policjantów to tak jakby no oszukali, zebrali Murraya, wysiedli i to była niezła akcja. No, czyli takie odbili go, tak? Tak. Odbili go. Bo oni właśnie go wieźli do więzienia. Pojawiają się później w dalszej części koledzy? Czy się pojawiają w dalszych częściach znowu oni? Nie. No czy ci ich koledzy, Zoe, tak, Warren, pojawi oni się pojawiają? Tak, w tym chyba się tylko na początku i na samej końcówce. Więc tak nie za bardzo. A Erika? No, Erika oczywiście. Aleksander też się pojawia, oczywiście. Tak? I Cyrus. Cyrus, Erika i Aleksander pracują tak jakby... Mieszkają sobie w takim kamperze, no i obserwują przez cały czas to osiedle. A, czyli patrzą, co się tam dzieje z Benim, tak? Tak. A, to dobrze, bo ja już się tak bałam, że ten Benny to tam tak na pastwę losu. No, no tak, on tak też najpierw myślał. Bo był tam zamknięty, wszędzie no nie dało się tam wyjść. On potem sobie powiedział, że on jest w klatce takiej, że zwykle nie mógł wyjść. Bo tam były te jakby, że nie można było wiedzieć, bo były ten... Prąd raził, albo... Tak, takie bramy? Tak, albo... albo kamery pewnie były wszędzie. Tak. To takie trochę jak w więzieniu, no bo sobie pomyślałam... To chyba nie było takie piękne, jak tu opowiadacie, że tu wszystko, sale rekreacyjne i tak dalej, to może i było. Ale że to nie mogło być tak pięknie, że on sobie może w każdym momencie wychodzić stamtąd, nie, tak? Nie, nie mógł. Raz bo tylko, przecież oni go tutaj pod groźbą śmierci raz tylko kazali mu chodzić na plażę, ale to tylko z Murrayem, Ashley i Padalcem. Na plażę nawet mógł pójść. Ale on się jakoś zaprzyjaźnił z tym, z Ashley i z Padalcem? Z Padalcem to tak jakoś nie za bardzo, jak Padalc mówił, powiedzmy parę słów na, no parę słów na tydzień, więc słabo. Czy nie był zbyt towarzyski? Nie, ciągle grał te swoje gry. A Ashley była towarzyska? Tak, bardzo. Tak? Polubiła się? No. Nie, naprawdę. No, zakochała się w Benny? No. Czy Benny w niej? Benny w niej i ona w niej. Bo oni razem mieli zamieszkać potem w Disney Worldzie. Do Disneylandu? Disney Worldu! Nie ma czegoś takiego. Tak. To oni sobie tak wymyślili. Disney World. No. No dobrze, no ale to taki Disneyland. I naprawdę tam wątek miłosny się pojawia w końcu? A ja myślałam, że Benny się ten kocha, podkochuje w Erice. Tak. Ale potem na końcu Erika jest bardzo podejrzana. No i tak jest dla niego niemiła. Wiadomo, no, a potem na końcu jest, książki. Ale potem na końcu książki. Nie w tej części, mamo. Ale nie na, że ten, ona mówi, że jest jego przyjacielem. No, no bo jest, przyjaźnią się chyba. No. Ratują się już któryś raz, podejrzewam, z opresji różnych. Tak, głównie to Erika po prostu ratuje Bena, a Ben idzie sobie i nic nie robi. A ja jeszcze muszę zadać pytanie o Oli ulubionego bohatera, czyli Aleksandra Hale'a. Aleksander Hale! Pojawił się
W jakich okolicznościach? Czy były jakieś... Niestety on już tak jakby został wywalony, bo jest już, bo wszystko się wydało. To, że jest złym, szpiegiem, stracił swoją posadę, wywalili go z tego. Naprawdę? Ale potem go przyjęli. Ale potem przyjęli go po prostu na inne stanowisko, bo teraz, bo pomógł w tych takich misjach właśnie. Ale on dalej jest mega miły. On dalej jest mega miły, dlatego że Cyrus od razu niemiłe słowo, a Erika niemiłe słowo, a Aleksander siemanko Benny! No, on jest taki bardzo sympatyczny. Potulny! I sympatyczny. I potulny! I potulny. Nie będzie, że też jest potulny. Co wam się, dziewczyny, najbardziej podobało w tej części? To, że... Była tam Erika i Saru i Luz. Ha! O tak! Ha! Walczyli z wrogiem i go pokonali! Sceny walki, Maja, ci się podobały? No. Ha. Czyli były jakieś sceny walki? Oczywiście. Oczywiście. A tobie, Ola, co się najbardziej podobało? O tak, szubigrabi. Myślę, że... Myślę, że mi się zawsze podobają te takie wrogie plany pająka, bo to jest tak zakręcone wszystko, to jest takie fajne, ale no takie ciekawe. A to już taka tam grubsza polityka wchodzi, prawda? Bo oni też przeciwko rządowi czasami są, albo... Nie czasami. Zawsze. Jak chcieli wyrzucić w powietrze w drugiej części dom prezydenta, to... No właśnie, czyli tam się jakaś polityka też miesza. No. Maja, ty lubisz politykę. A to nie jest prawdziwa w ogóle polityka. Nie prawdziwa, dlatego że to nie ma o wojnie z Ukrainą. Nie wiem, może jak pisał ten autor, to może jeszcze się nie działa, chociaż nie wiem nawet. Nie chyba, tylko na pewno. Bo to już ma tak z 3 lata. No to jest też książka dla dzieci jednak, tak? A no to w takim razie komu polecacie tę książkę? Myślę, że tak dzieciom od 9, bo Maja tego nie może czytać. Do 12 lat. Maja, już to przeczytałaś. Nikt jej nie. Do 13 lat. To jest bardzo fajna, kolejny raz lektura na wakacje. Do szybkiego czytania w aucie, autobusie, w innym środku transportu wakacyjnych, wszystkich kierunkach, prawda? Środek transportu. A jakim środkiem transportu najbardziej lubicie jeździć na wakacje? Samolotem. Samolotem? No. A ty, Ola? Autem. Autem? Na razie nie byliśmy samolotem przy na wakacjach. Na razie cały czas podróżujemy samochodem. No. Autem, a nie samochodem. No, auto to samochód. To inna nazwa. No i w tym roku znowu samochodem. A czym się różni auto od samochodu? Niczym. No właśnie, Maja, widzisz? Ale w tym roku znowu autem, znowu samochodem i... Przycinamy szczęki. Może w kolejnych latach. Chociaż na przyszły rok już chyba wakacje też zaplanowane, więc ciężko będzie coś zmieniać w tych naszych planach. A teraz? Może czas się pożegnać? Pa. 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 Papatki. Pa, papatki. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia następnym razem.